Beata Bojda, którą znałam od lat, twórczyni, kostiumografka, wizjonerka, projektantka mody. Znałam jej projekt Etno. Beata przyszła i powiedziała: wiesz, Aga, mam przyjaciółkę chorą na raka, Kasię Jaworowską, i ona marzy o tym, żeby kiedyś wystąpić w tym przepięknej, tej przepięknej stylizacji, zostać królową po prostu, królową życia. I Beata zapytała mnie, co myślę o tym projekcie i czy chciałabym go realizować. Ja nie musiała kończyć zdania, ja wiedziałam, że jestem zakochana absolutnie w tym projekcie i że na pewno go zrealizujemy razem. No i taki był początek. Początek, a potem już tylko dynamiczny przebieg. Ambasadorki znalazłyśmy bardzo, bardzo szybko. Też impact do tego, żeby zadzwonić do Agaty Buzek. Wiedziałyśmy, że chorowała i miała kilka nawrotów białaczki. Agata zgodziła się od razu, więc to był też taki napęd i kolejna inspiracja, jej zachwyt. Ambasadorki znalazły się szybko i w momencie, kiedy odkrywałyśmy ich historię, to już było nie do zatrzymania. Te historie przepiękne, każda z nich inna, natomiast mają wspólny mianownik. No, wszędzie jest choroba onkologiczna. Dziewczyny, niektóre walczą, niektóre wypierają, niektóre negocjują. O dziwo odejścia trzech ambasadorek, o których mówiłam wcześniej, Ania Działek, Kasia Jaworowska, Ewa Szymanek-Płaska, były dodatkowym, bardzo silnym bodźcem do tego, żeby pociągnąć to dalej. Ja się nie poddałam, ale to też jakby życie wymusiło na mnie, że to nie ma się co, że tak powiem, zastanawiać, tylko trzeba iść do przodu. Nawet jak się nam zdarzy choroba, no to po prostu trzeba ją przejść dla siebie, dla bliskich. No i tyle. Nie jest to może najłatwiejsze, ale jest do przeżycia. My mówimy o swojej chorobie, ale bardziej dajemy siebie jako przykład, że nam się udało, ale dlatego, że się badałyśmy. Więc misją w ogóle Stowarzyszenia Opolskiego jest to, żeby namawiać kobiety do samobadania piersi. Bo to jest pierwszy krok, żeby dać sobie szansę na to, żeby się wyleczyć, żeby tak jak ja w tej chwili cieszyć się życiem, mimo tego, że no jakieś tam doświadczenia nie najfajniejsze mnie spotkały. Natomiast no nie zmienia to faktu, że po tym można cudownie żyć, można być kobietą w koronie. Choroba onkologiczna to jest choroba człowieka, ale też jego najbliższych, całego środowiska, od wsparcia, jakie otrzyma, od zrozumienia. Często zależy sukces w walce z tą chorobą. Dlatego ta wystawa dzisiaj ma taki charakter nie tylko uczulający i mówiący o tym, że należy się badać, ale również pokazujący tą godnościową stronę. To jest taki, myślę, najważniejszy wymiar tej sprawy, żeby kobiety dotknięte chorobą onkologiczną miały wsparcie dla tego, co się dzieje wtedy z ich ciałem, co się dzieje wtedy z ich też psychiką. Takie wsparcie, taką siłę, moc powinniśmy dawać wszyscy, którzy takie osoby znają, które mogą wspierać, i myślę, że ta wystawa też tak trafia tożsamościowo do kobiet i pokazuje rzeczywiście tą siłę, daje wolę walki, a w ten sposób więcej kobiet, osób wychodzi z tych problemów. Podczas otwarcia wystawy, która między tournée po całym świecie trafiła na Opolszczyznę, z czego się ogromnie cieszę, prosto z Senatu, rzeczywiście usłyszeliśmy, że te kobiety mają w sobie nieprawdopodobny dar, taką olbrzymią siłę, walczą z jedną z najcięższych, najgorszych chorób, z nowotworami, a ich twarze, ich uśmiechy, ich oczy mówią o tym, że warto leczyć się, warto dbać o siebie i warto też o to zdrowie powalczyć. Są przepięknie ukoronowane koroną z kwiatów. Mówiliśmy też o tym, że z jednej strony korona, która mówi o sile, o mocy, o skuteczności, a z drugiej strony delikatne kwiaty, które potrzebują ciepła, potrzebują troski, potrzebują zainteresowania. No i te piękne, piękne twarze kobiet borykających się z wielkim cierpieniem, wielkimi problemami, mówiące nam, wszystko możemy zrobić na świecie, wszystko możemy zrobić w naszym życiu, więc róbmy. Ale żeby nie trafić na moment, kiedy faktycznie będziemy musieli pokonywać trudności, stosujmy profilaktykę. Od tej warstwy takiej estetycznej, pięknej,
połączenia owszem i tych jasnych stron kobiecości z ciemną stroną choroby, stwierdziłyśmy, że teraz trzeba się skupić na profilaktyce. My musimy dotrzeć do absolutnie bardzo szerokiego grona kobiet. Przede wszystkim uświadomić im to, że rak to nie stygmatyzacja. Generalnie jest chorobą przewlekłą, z której można wyjść. Trzeba mieć wiarę, nadzieję, miłość, wsparcie, wiadomo, najbliższych, ale też trzeba się otworzyć na taki holistyczny sposób leczenia, podejścia w ogóle do tej choroby. I tak to się właśnie zawiązywała ta nić tych działań. Myślę, że 90% kobiet, które wygrały walkę z rakiem, czuje się królową życia. To tak zmienia patrzenie na życie, patrzenie na to, co jest ważne w życiu, co jest istotne, czy kto jest najważniejszy, my, czy umyte okna na święta, czy nasza rodzina, czy przyjaciele, czy bliscy, co jest tak naprawdę istotą życia. No to my się czujemy królowymi tego życia. Coraz częściej nowotwory trafiają na coraz młodsze organizmy i to jest takie smutne, takie przygnębiające, że zaczynają chorować coraz częściej młodzi ludzie, którzy nie stosują tej profilaktyki. A więc warto ją stosować, warto o nią zadbać. Ja tutaj też usłyszałam, że musimy troszeczkę więcej popracować nad prawem polskim, żeby zachęcać, motywować ludzi i ułatwiać tą profilaktykę naszym obywatelom, więc z pewnością to będziemy robić. Głos kobiet był rozproszony w Opolu w różny sposób. Oczywiście jest miejsce w Radzie Miasta dla kobiet, jest przecież bardzo mocny głos kobiet i aktywność wśród moich najbliższych współpracowników i w Urzędzie Miasta, ale jednak to nie to samo, co myślę Rada Kobiet, która jest takim pewnym głosem samego środowiska kobiet, która mówi o problemach typowo kobiet, która organizuje wiele wydarzeń związanych właśnie z byciem kobietą, z tożsamością bycia kobietą. To jest bardzo potrzebne i to, co zrobiła w ostatnich miesiącach swojej obecności, aktywności Rada Kobiet jest naprawdę imponujące. I cieszę się, że to z mojej inicjatywy ta Rada Kobiet powstała, aby miała kontynuację w kolejnej kadencji. Za chwilkę wybory samorządowe. Warto o tym pamiętać, że jeżeli chcemy mieć Radę Kobiet, to trzeba głosować na takie osoby, które o tą Radę Kobiet się będą starać i które będą szanować głos kobiet w Opolu. Choroba dopada nas na różnych etapach życia i na każdym z tych etapów musimy znaleźć w sobie odwagę, siłę, żeby stawić jej czoło. Musimy znaleźć swoją drogę tak naprawdę. Natomiast ważna jest ta komunikacja, że nie jesteśmy sami w tym. My możemy o tym rozmawiać. Absolutnie choroba to nie jest stygmatyzacja. Często się tak kończyły nasze rozmowy, bo wielu osobom proponowałyśmy, żeby zostały ambasadorkami. One wstydziły się po prostu tej choroby i z tym chcemy walczyć. Tu nie ma czasu na wstyd, nie można się od tego zdystansować. Wszystkich nas niestety może dotyczyć ta choroba i musimy nauczyć się z tym funkcjonować i stawiać temu czoło po prostu.